Haleluja, znaczy, chwała Bogu. I powiem Wam, że w poniedziałek bodajże byłem na stacji benzynowej i brałem fakturę na stowarzyszenie Haleluja. To było rano. Na Alfie to wczoraj mówiłem. To było rano i pani była taka jeszcze młoda pani śnięta. Tam zatankowałem tutaj ona. Stowarzyszenie Jak? Tam jest? Bo mniej podajemy. Hallelujah, Ona tak, Hallelujah, A ja mówię, haleluja. ona tak, sing haleluja. I powiedziała, że jej zrobiłem dzień. Słuchajcie, no tak niewiele trzeba, żeby, żeby ktoś się uśmiechnął z rana i rzeczywiście, wiecie, to gdzieś tam jej pobrzmiewało, no tak nie, nie jakoś głęboko, ale jednak jest to jakiś nośnik, pewnego działania Bożego, czyli halleluja, chwalmy Pana. Dzisiaj, dzisiaj, słuchajcie, chcę powiedzieć o wizji. Wizja to nie telewizja, ale to jest pewnie pewne spojrzenie do przodu, co przed nami w tym roku, co się będzie działo we wspólnocie, bo wiele rzeczy się dzieje. Wczoraj się rozpoczął kurs alfa, na który przychodzi około 30 osób. Młodzież niebawem też rusza z kursem alfa, więc woda przepływa. Wiecie, jeżeli staw, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś widział zarośnięty staw, ale pewno widzieliście, no takie, jakieś te pałki takie stawne, taka się zbiera rzęsa wodna i zaczyna śmierdzieć. Tak się dzieje, śmierdzieć tym stawem po prostu, tym, co się tam dzieje, bo woda nie przepływa, ona może trochę wpływać, ale nie wypływać. I, w, I wtedy się to nazywamy, taka kiszonka się robi. I zawsze wspólnotą i wspólnocie może grozić zakiszenie się w sobie. Nawet tobie może grozić coś takiego osobiście, że się możesz sam sobą przykisić. Chodzi o to, żeby w naszym życiu był oddech, jeżeli przychodzę tu na to spotkanie, i biorę oddech Boży, Ducha Świętego, to nie po to, żebym był cały czas na wdechu, bo się zmęczysz. Jeżeli będziesz... Niektórzy są tak w zachwycie, takim na początku, ale trzeba to oddać spokojnie i wejść w pewien rytm. Życie chrześcijańskie polega na braniu i nadawaniu i oczywiście to jest związane z naszym powołaniem też życiowym jako mężowie, żony, jako... Rodzice, zawodowym powołaniu, ale przede wszystkim chrześcijańskim do dawania świadectwa i do dawania świadectwa swoim życiem, o tym, że należymy do Jezusa, ale też do mówienia o Jezusie. Nie wiem, czy pamiętacie na rekolekcjach takie, taką konferencję, nawet to nie była konferencja, ale zachęcajka biskupa Andrzeja, kiedy mówił o Jordanie. Pamiętacie o, o Jordanie. Różnych odcinkach biegu rzeki Jordan w Izraelu. I pierwszy mówił, że to jest taki Jordan, który jest żywy, strumienie wody żywej się przelewają, są wodospady. Akurat miałem okazję tam być, więc też sobie nie muszę wyobrażać, tylko pamiętam te wodospady, szum wód, że ten Jordan jest taki wartki. To jest takie życie chrześcijanina na początku. Potem on stopniowo się tak, taka jest. Trochę stagnacja można powiedzieć, on płynie dalej, ale wpływa do jeziora Genezaret i tam jest życie, tam, tam są ryby, tam jest dużo przedsiębiorstw rybnych, tam dawane jest życie i praca innym. Ta rzeka przynosi, przynosi konkretny owoc w życiu i chociaż czasami jest burza na tym jeziorze, ja sobie tak wyobrażam naszą wspólnotę, nie? Że my mamy 40 lat niebawem jako wspólnota. I można powiedzieć, że byliśmy na początku 83, taka kaskada. Wszystko duch wszędzie wiał, po prostu strumienie leciały zewsząd, każdy chciał być, mieć udział w tych strumieniach, no i potem ta woda stawała się spokojniejsza. To też odnosi się do naszego osobistego życia w czasie nawrócenia. Wiemy, że czasami to jest takie burzliwe. Potem. Normalne, że to się troszeczkę stabilizuje. To jak samolot, który wylatuje też na jakiś pół potem stabilizuje swój lot. E, i, e, I słuchajcie, jesteśmy po to, żeby na tych wodach w tym jeziorze Genezaret, nie nazywamy się wspólnota Genezaret. Choć fajna nazwa też jest, jak są takie wspólnoty, która daje po prostu życie. Ale wiecie, że ten, ta rzeka płynie dalej. Wypływa z jeziora Genezaret i płynie w dół, w dół, w dół, wpada w depresję. Uwaga, temat śliski, trudny, bo można wpadać w depresję i marzenka, pamiętasz gdzie rzeka wpada? Wpada do, do Morza Martwego. Morze Martwe jest specyficzne morze, w którym nie ma życia. Ryby muszą zawracać do góry i płynąć pod prąd, żeby nie wpaść do tego Morza Martwego. W naszym życiu może tak być, że możemy stać się morzem martwym. Możemy być, możemy wpłynąć tam i może życie być nam zabrane. Wiecie, nad, nad morzem martwym oczywiście oprócz tego błota, którym się ludzie okładają, bo ono ma takie właściwości zdrowotne derma, na, na choroby dermatologiczne, skórne, różne egzemy i tak dalej. Ludzie się tam w tym błocie tarzają. Bardzo dobre kremy mają i tak dalej. No, tak, to jest ten plus i najwięcej jest sanatoriów wokół tego. Jak ktoś był, to wie, że tam najwięcej jest sanatoriów. Chcę powiedzieć, że życie chrześcijańskie to nie sanatorium nad Morzem Martwym. Że nasze życie wspólnotowe nie jest nad Morzem Martwym. Okładanie się błotkiem i szukanie, jakbym mi tu było tak jakoś tak lepiej, albo żebym ładnie wyglądał, żebym lepiej się poczuł. Żeby mi było dobrze. Życie chrześcijańskie to jezioro Genezaret, do czego jesteśmy wezwani. Do tego, żeby przynosić konkretny owoc, żeby oddawać tą wodę, żeby w nas było życie. A to życie rozpoczyna się na Twojej osobistej modlitwie, jak jesteś w domku. To po prostu, jeżeli nie trwasz na tej modlitwie, to jak tu przyjdziesz, to nie skorzystasz po prostu. Bo nie zdążysz wejść w tą modlitwę uwielbienia, jeżeli Twojej osobistej modlitwy nie będzie. I czasami możemy tylko grać przed sobą, wznosić ręce, śpiewać pobożne piosenki. I to jest tak, jak mówimy z przysłowiowym klepaniem różańca. Bez, bez myśli, serce jest daleko. Ten lud czcimy wargami, ale sercem jest daleko ode mnie. Jesteśmy tu po to, żeby właśnie przynosić owoc, że nie, nie zbieramy się tutaj po to, żeby poczuć się lepiej. Nasze spotkania modlitewne nie mają w zamyśle czegoś takiego terapeutycznego, że przyjdę na spotkanie, żeby. Nie mam nic przeciwko psychoterapii, uwaga, tylko chodzi mi o to, że to nie jest ten wymiar. To jest wymiar duchowy. Przechodzimy po to, żeby zaczerpnąć z rzeczywistości duchowej, jeżeli w nią wierzymy. Bo tego nam trzeba wiary. Wiary w Boga. Dzisiaj tego nam brakuje. Po czym to poznać? Po tym, że się spóźniamy, po tym, że każda wymówka na to, żeby nie przyjść na spotkanie jest dobra, a tutaj coś mi chyba głowa zaczyna boleć, a tutaj kurczę, chyba chomik mi zdycha, nie pójdę, przecież go nie zostawię, bo zdechnie biedny sam. Wiecie, my, jesteśmy, my się usprawiedliwiamy świetnie. Ja wiem, że ktoś może tu przychodzić już od 30 lat, 30 lat... To jest, to jest taki długi odcinek. Ale jeżeli masz serce rozgrzane, to Pan Bóg będzie tutaj Cię prowadził, będzie dawał Ci siły i będziesz rzeczywiście nie szedł z przymusu. To spotkanie nie jest nabycie na siłę tutaj. Więc y, to wszystko jest sprawą serca. Czy tu jesteś? Na ile jesteś? Na ile. Y, na ile korzystasz ze spotkania, na ile jesteś usposobiony na tym spotkaniu, czyli jak przychodzisz z biegu, możesz wyjść z tego spotkania i nic nie wziąć. Na ile się rozpraszasz, tak jak teraz, tak brat wszedł tutaj, zamieszał wszyscy od razu a, w tą stronę i już tego, co mówiłem, nie pamiętamy. Bardzo szybko nam to wszystko, wiecie, bardzo szybko nam to ucieka. Więc to jest sprawa serca, tak naprawdę nasza wiara w Boga. My, my, tak do końca, wiecie, tak jakbyśmy sobie zrobili rachunek sumienia. Czy my naprawdę znamy wartość Eucharystii? Czy my naprawdę znamy wartość spotkań modlitewnych, Słowa Bożego w naszym życiu? Czy to jest jakiś taki dodatek, takie coś, co czujemy, że to też jest potrzebne w życiu? Ale tak naprawdę za force wszystko oddamy. Bo przekładamy wszystko. Jakbyś miał zarobić, mówię też o sobie. Sobie robię też taki rachunek sumienia. Jeżeli ktoś by ci zaoferował, nie bycie w haleluja, ale dodatkowo będziesz miał 1000 euro. W sensie takim, że będziesz miał tak pracę poukładaną, to w końcu dojdziesz do wniosku, a pójdę do innej wspólnoty. Przecież wspólnoty jak grzybów w deszczu. Jesteśmy w stanie układać się nawet za 100 zł inaczej, gdzieś tam z różnymi rzeczami poprzekładać, nawet opiekę do dzieci załatwić, żeby zarobić. Ale bardzo łatwo nam zrezygnować ze spotkania i z modlitwy. Bardzo prosta wymówka. Ale jeżeli chodzi o te rzeczy inne, to potrafimy co do milimetra sobie wyliczyć. Nie traktujemy priorytetowo i to jest kwestia naszego nawrócenia, kochani. Nawrócenia serca. Po co przyszedłeś? Co chcesz, abym ci uczynił? Pan Jezus by się zapytał, po co przyszedłeś tutaj dzisiaj? Dobrze, że jesteś, bo surowo mówię dzisiaj, prawie jak ojciec Roman. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli motywację przychodzenia, żeby przynosić owoc w życiu, żeby być świadkiem Jezusa. Po to jesteśmy powołani przez Pana tutaj jako wspólnota Halleluja. I święty Paweł mówi nam w liście do Efezjan. A zatem zachęcam Was, ja więzień w manu. A macie Biblię? Jak ktoś ma to niech otworzy, czwarty rozdział listu do Efezjan. Może się nie chcieć, albo możesz nie nosić już. A to zacznij nosić. Albo tam z komórki. Zachęcam, żeby przynosić Biblię na spotkania. <laughs> A dzisiaj sobie jadę, nie? Czwarty rozdział od pierwszego wersetu. A zatem zachęcam Was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą mi pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest spokój. Jedno jest ciało, jeden duch. To też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje nasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden Chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Święty Paweł nas w tym krótkim fragmencie zachęca, żebyśmy postępowali w sposób godny powołania. Czyli można postępować w sposób niegodny, krótko mówiąc. Zostaliśmy wezwani do tego, aby być tu między nami z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Czyli święty Paweł zakłada, że nie będzie to łatwe tworzenie takiej wspólnoty, bo jesteśmy ludźmi. i Będą różne napięcia. Ale jak jest napięcie, to trzeba w Duchu Świętym to napięcie rozładowywać. Usiłujcie zachować ducha, dzięki więzi, jaką jest spokój. Zachowanie Ducha Świętego we wspólnocie polega na tym, że Ty się starasz, żeby być tu mężem pokoju, żeby nieść ze sobą miłość do brata, że masz coś przeciwko bratu i ci się pojednaj. I wtedy Pan Bóg będzie potężnie działał przez Ciebie bo mamy napisaną taką obietnicę na końcu, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To znaczy, że Boża obecność będzie w Tobie i będzie przepływała przez Ciebie, kiedy będziesz tutaj spełniał to kryterium, czyli nasze powołanie, kiedy będziesz wypełniał powołanie, do którego jesteś wezwany, kiedy będziesz godnie wypełniał swoje powołanie. Z całą pokorą i cichością. To jest najtrudniejsze. Z pokorą i ze spojrzeniem Jezusa. Nie wiem, co było, jest w spojrzeniu Jezusa, że kiedy On mówił, pójdź za mną, to ludzie szli. Jakie miał podejście, jaki miał głos, tębr głosu. W jaki sposób napominał, że ludzie się nawracali. Pewno yy, można by było... W na podstawie pisma świętego sobie domniemywać, że było to pełne cichości, pokory, łagodności i pe pełne spojrzenia miłości. I tego nam brakuje spojrzenia z miłością na brata, na siostrę e, spojrzenia na siebie wzajemnie z miłością. Bóg zna nasze serca, więc możemy tu śpiewać przed tronem Bożym, ale jeżeli nie będziemy stawać przed tym tronem Bożym i przemieniać się na obraz Jezusa, to nie będziemy przynosili owocu i będziemy stawali się powoli morzem martwym, bezpłodnym. A to jest najgorsze, kiedy wspólnota staje się bezpłodna, nie, nie pomnaża e, uczniów, kiedy jest jałowa, taka jałowa ziemia. I wtedy, wtedy tak naprawdę nie chce się przychodzić, kiedy woda nie przepływa, kiedy nie ma życia. Ale chcę Ci powiedzieć każdemu z nas, że Pan Bóg w każdym działa ponad nami działa, czyli jeżeli ty nie powiesz Fiat Panu Bogu, jeżeli ty nie odpowiesz na jego powołanie, to się świat nie zawali, Bóg powoła kogoś innego, ale ciebie minie łaska tego powołania. Jeżeli Pan Bóg Cię wezwie do jakiegoś dzieła, a Ty powiesz, nie, ja tam, ja nie, ja... Ja, nie, nie, ja tego nie podejmuję. Oczywiście, słuchajcie, nie chodzi mi o to, żeby wszystko robić, tak, i być we wszystkich diakoniach. Ale wiecie, wiemy, jak Pan Bóg nas do czegoś powołuje i wzywa, to Pan Bóg znajdzie inną osobę. Bóg szuka i patrzy na serce, które jest gotowe odpowiedzieć Mu tak i pójść jak Maryja Fiat. Niech mi się stanie. Chcę odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Wezwanie do miłości, bo Bóg działa we wszystkich i przez wszystkich. We wszystkich. Powołuje wszystkich. Ja nie jestem wyjątkowy, że tutaj stoję z mikrofonem, ani rada wspólnoty, ani matorzy nie są wyjątkowi. Ty jesteś wyjątkowy. Ty jesteś wyjątkowy i Pan Bóg złożył wiele darów w twoim sercu, abyś wypełnił Jego wolę. Amen? Każdego usposobił. Nie ma tutaj osoby nieusposobionej. Święta Faustyna w swoim zakonie była ostatnią. Ostatnio nikt się z nią nie liczył, a z nią rozmawiał Jezus i jej dzienniki dzisiaj czyta się na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że wypełniała swoje powołanie. Może w piekarni, w ogrodzie, ale spotykała się z Jezusem. Nie stała, nie głosiła konferencji. Nie było na niej żadne flesze, był flesz Jezusa miłosiernego. Te dwa promienie. Które szły, i była uważana trochę za wariatkę. Chcę Ci powiedzieć, że Pan Bóg szuka takich serc, które będą Jemu posłuszne i które do Niego przylgną. I to się nazywa uczniostwo. I to, to się nazywa pójście za Jezusem. I te całe pół roku teraz, albo cały rok nawet, bo potem wejdziemy w miłość między nami, w taki temat, będzie o uczniostwie. I mamy tutaj. Dużo ciekawych ludzi zaproszonych też na takie konferencje, którzy będą nam mówili, co to znaczy czynić uczniów. Jak mamy czynić uczniów? I dzisiaj byśmy powiedzieli, oczywiście, pierwsza sprawa to jest, to jest Twoje życie. To jest Twoje życie, Twoja obecność, Twoje świadectwo, jakie dajesz. Możemy być świadectwem albo antyświadectwem. Ludzie patrząc na nas mogą się przybliżyć do Boga, a mogą się oddalić od Boga. Możesz w swojej rodzinie świadczyć o tym, że Bóg jest, a możesz tego nie robić i nie przynosić żadnego owocu. Czyli nie, możesz nie zmieniać zupełnie, zupełnie rzeczywistości. To, co jest ważne, kochani, kiedy my jako uczniowie się tu spotykamy, to jest trwanie, trwanie. Tutaj Marcin ostatnio mówił o służbie miłosierdzia, że najważniejsza jest systematyczność. To inaczej byśmy nazwali, to jest takie nowoczesne słowo systematycznie, wytrwałość, wytrwale stawanie przed Bogiem i to przynosi owoc. Jeżeli będziecie trwać we mnie, będziecie przynosić owoc. I to jest trwanie na Twojej osobistej modlitwie, to jest trwanie na modlitwie z braćmi, we wspólnocie, to jest trwanie na modlitwie w diakonii. W różnych obszarach, bycie razem, bycie w relacji. I wtedy będziemy przynosili owoc obfity. Więc, kochani, w systematyczność w czytaniu Słowa Bożego, w modlitwie ta duchowa jest podstawą. To jest podstawą, jeżeli tego nie będzie w Twoim życiu, nie spodziewaj się jakichś owoców. Nie staniesz się Faustyną od tak. Nic nie robiąc. Faustyna miała takie serce, że chciała się spotykać z Bogiem, chciała z nim rozmawiać na modlitwie. Została pociągnięta jego łaską i tęskniła za spotkaniem. Konsultowała wszystko z Jezusem. I nie staniesz się, jeżeli tego czasu nie będzie w twoim życiu. Jeżeli będziesz przychodził tylko na spotkania i spotkanie będzie jedyną twoją modlitwą, to to będzie taka powierzchowna duchowość. Po jakimś czasie odpadniesz z tej wspólnoty. Albo będziesz tylko w domu się modlił, będziesz miał jakieś prywatne objawienia, to jest inna sprawa, to wtedy możesz odjechać całkowicie, bo będzie ci się wydawało, że coś ci mówi, z nikim nie będziesz konsultował, będziesz miał jakąś indywidualistyczną duchowość, która prowadzi na manowce i wspólnota nie weryfikuje, a Pismo Święte mówi, że wspólnota ma weryfikować charyzmat. Więc ważne, żebyśmy... Byli razem, żebyśmy przynosili owoc, żebyśmy byli systematyczni i żebyśmy podążali w kierunku, żebyśmy szli. Podążanie za Jezusem systematyczne to jest stawianie kroków. Dzisiaj jest poniedziałek, może być najpiękniejszym dniem w Twoim życiu. Wtorek też może być bardzo piękny i środa też może być fascynującym spotkaniem na stacji benzynowej z Panią, która zacznie śpiewać Halleluja. Więc możesz mieć, możesz przebywać w obecności Bożej każdego dnia. To nie jest tak, że masz dociągnąć od weekendu do weekendu jak najszybciej wakacje. Jeżeli taki jest Twój styl życia, to jest styl życia światowy. Aby do weekendu. Orka i do weekendu. Dotrwałem, idę dalej. Oczywiście życie, życie to jest zmaganie, ale to nie jest tak, że Pan Bóg nam daje życie po to, żebyśmy mieli cały czas właśnie żyć od do. Całe życie nasze jest przesiąknięte obecnością Bożą, tylko musimy w nie wejść z Jego obecnością. Nie bać się z podniesioną głową. Do tego jesteśmy wezwani, żeby być orłami, a nie kurami. To jest hasło tam z, jeszcze z rekolekcji, pamiętajcie, pamiętacie pewno, żeby nie być kurą, mamy, mamy naprawdę wyżej wlecieć. Wiecie, w świecie ludzie potrafią bardzo wiele dla forsy i dla prestiżu zaryzykować, a my dla Jezusa tak niewiele, tak mało, tak jesteśmy, wiecie, wycofani. Tacy. Dzisiaj jest czas, słuchajcie, dzisiaj jest czas walki, dzisiaj jest czas zmagania, niebiadolenia, wychodzenia po ludzi. Kościół jest w trudnym czasie, ale co, usiądziemy, będziemy biadolić, ojojoj, ludzie od kościoła odchodzą. Oj, 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 to tak jak wiecie, to zawsze porównuj to do reprezentacji polskiej w piłki nożnej. Aby, aby jakoś tam grali i bronili, żeby, żeby im goli nie strzelali. To nie chodzi, żeby nam goli nie strzelali, tylko żebyśmy żeby my ładowali, żebyśmy weszli do ofensywa, nie byli w defensywie cały czas, wycofani i żeby nas tylko tam nie bombardowali. I się gromadzimy tutaj, i się modlitewkę swoją zrobimy, jedną modlitewkę pomodli. Fajnie się modliło, fajnie, fajne pieskie, fajne, ale super, dzisiaj było na o wiele mniej. Co z tego? I co z tego, że fajne piosenki zaśpiewali tutaj? Wyszedłeś. Dobrze, niech śpiewają. Jak najlepiej, niech śpiewają. Na chwałę Bożą. Ale o to chodzi, żeby potem z tego był owoc konkretny. I nieważne jest, bracie i siostro, bo możesz mieć różny czas w życiu. I to powiedział Szarbel, i to już kiedyś mówiłem. Nieważne, w jakim tempie idziesz, ale czy masz odpowiedni kierunek. Czy w odpowiednim kierunku idziesz? Możesz iść słabszym tempem, bo w życiu zdarzają się takie chwile, że ledwo powłóczysz nogami, ale idziesz w kierunku Jezusa. Ale idziesz w tym kierunku. Trzymaj kierunek, trzymaj ster na Jezusa, żeby nie zostać zwiedzionym. Żeby nie zejść ani na prawo, ani na lewo. I do tego zachęca nas święty Paweł w liście do, do Filipian. Otworzymy sobie trzeci rozdział 13-16. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym. Dobra, jeszcze widzę, że otwieracie to Filipian 3, 13-16. do Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jednoczynie zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Wszyscy więc my doskonali, tak to rozumiemy. A jeśli rozumiecie coś inaczej i to Bóg wam objawi. W każdym razie, dokąd doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy. Idźmy w tę samą stronę, dokąd doszliśmy dzisiaj. Wspólnota Haleluja dochodzi do tego miejsca, w którym jest od za chwilę 40 lat, bo będziemy świętować jubileusz w przyszłym roku. Do tego się przygotowujemy. Dochodzimy i dalej mamy postępować. Zgodnie postępujmy, czyli mamy ten konkretny kierunek. To jest wielka łaska, jeżeli tu jesteś i może przyszedłeś do wspólnoty rok temu, dwa, pięć, dziesięć. 20, 30, 40 może lat temu. I że jesteś tutaj, to jest wielka łaska, że Pan Bóg podtrzymuje Cię swoją mocą. Dokąd doszedłeś, w tę samą stronę zgodnie postępuj. Idź dalej zapominając to znaczy, nie oglądając się zbytnio wstecz, nie żyjąc sentymentem, jak to kiedyś było. A jak, wiecie, jak niektórzy mówią, kiedyś to do kościoła tyle ludzi chodziło. Jejku, wszystko było takie piękne, każdy był wierzący. Nie, to już nie, tam nie wspominałem. Może przeanalizować, albo historykom do IPN-u, to tam są od IPN-u ludzie, w Polsce dzisiaj dużo takich jest, którzy w archiwach siedzą. Ale ty masz patrzeć do przodu. Co to Pan Bóg ma dla Ciebie dzisiaj, teraz, jakie wyzwanie ma, jaką przygodę ma dla Ciebie. Dzisiaj jest czas zbawienia. Zapominając, a wytężając siły, zmaganie, święty Paweł mój, wytężając siły, musisz włożyć swoją wolę, swój zapał, swoją gorliwość, swoją systematyczność. Nie jest łatwo. Ale ja się nie poddam w panu. Święty Paweł, można by było powiedzieć tak, wytężając, zap, zapominając, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie w wieczności. Pędzę. Był tak, tak usposobiony. I my, słuchajcie, jeżeli chcemy być uczniami... Uczeń ma to do siebie, że chodzi za nauczycielem, czyli jesteśmy tam, gdzie jest mistrz, tam, gdzie jest Jezus. Przy ubogich, uzależnionych, uchodźcach, w uwielbieniu, w i tak dalej, i tak dalej. Tam jest Jezus, w Eucharystii. Jesteśmy tam, gdzie On jest. Ale nie każdy musi być uczniem. W Ewangelii nie wszyscy byli uczniami. Niektórzy wracali do domu, poszli, zobaczyli, był tłum tak zwany. Można być tłumem. Tłum przychodzi i popatrzy, oceni. Powiedz plusy i minusy, jakie są. Jak się zrobi zimno, to nie przyjdzie, bo za zimno. Tłum jest gdzieś tam, się nie wychylam, nie chcę z siebie dawać zbyt wiele. Więc jesteśmy do tego wezwani, żeby dawać siebie. Uczeń jest w drodze, ciągle jesteśmy w drodze. z jest droga chrześcijańska. Całe dzieje apostolskie to jest droga chrześcijańska, bycie w pewnej drodze, w pewnym wysiłku, z czasami z górą tabor, przemienienia, czasami miejscami łaski, ale to jest jakieś zmaganie. Nogi bolą. Krótko mówiąc, możesz być zmęczony tym postępowaniem. I słuchajcie, we wspólnocie mamy, mamy ten obszar naszej modlitwy osobistej i małych grup, jak jesteśmy w grupach. To się formujemy na uczniów. Każdy we wspólnocie. Jeżeli chce być w haleluja, to musi mieć swojego animatora, być w grupie, albo być tym animatorem w tej grupie. Nie ma u nas, nie funkcjonujemy tak wolny elektron, to znaczy, że jesteś w tłumie. I można być. Można być. My zawsze mówimy, kimś takim, kto przychodzi jest sympatykiem wspólnoty, czyli możesz być. Można też mieć relacje z Panem Bogiem i przychodzić tutaj okazyjnie. Ale jeżeli chcesz być uczniem w szkole Haleluja, która chce być szkołą Pana Jezusa, to musisz wejść i powiedzieć A i B. Czyli chcę być i chcę wziąć pewną odpowiedzialność i chcę realizować jakieś powołanie przez rok. I wtedy masz animatora, kogoś odpowiedzialnego, kto mówi ci o jakichś zadaniach, które są do wykonania we wspólnocie i ty wtedy mówisz Fiat, albo idziesz do innej grupy, bo tam siebie nie widzisz, można i mówisz tam Fiat, że chce realizować, ale wiecie, chodzi o to, żeby się zaangażować. Czasami mam wrażenie, że są też takie osoby, które tak przeskakują. Tu mu nie podpasiło zbytnio, bo tam za bardzo go szarpnęli, że trzeba coś robić, no to ja pójdę tu do tej, troszkę przekibluję tak, żeby mnie nie ruszali. Tam tutaj we wstawienniczej może troszkę, albo pójdę tam do handmaid się ukryję. Tam może da radę się ukryć. Nie o to chodzi, słuchajcie, żeby się ukrywać, bo nikt Ciebie nie będzie tam, Pan Bóg Cię będzie szukał tylko, bo tam nikt, wiecie, no, możemy tak obserwować sobie, że ktoś taki jest i przeskakuje. Ale chodzi o to, żeby, się, żeby być w jednym miejscu, żeby się zaangażować, żeby Pan Bóg mógł udzielać Ci tam błogosławieństwa tej służbie systematycznej. To jest mega ważne, słuchajcie. Ale to jest, wypływa z wiary i z serca. Wiecie, no, my mamy takie, takie jesteśmy skonstruowani, że czasami mamy jakiś foszek i już, e, no już tutaj nie chcę, w połowie roku nagle, nie, ja jednak nie. Mogliśmy na niego liczyć, tak? Wszyscy tu animator, tu się zobowiązał, nie, on później foszek zawija, a ja nie. Sobie radźcie. Dojrzałość chrześcijańska. Nie o to nam chodzi, to, to, to nie jest uczniostwo, tak? To, to jest dziecinada pewna, którą możemy uprawiać, ale to nie jest dojrzałość chrześcijańska. To nie jest postawa, którą chce mieć Jezus w nas. Są obiektywne racje, tak? Ktoś może zachorować i tak dalej. Ale bycie we wspólnocie to nie... Bycie we wspólnocie, św. Paweł mówi, to jest znoszenie siebie nawzajem, to jest budowanie atmosfery pokoju i miłości, do tego jesteśmy wezwani. To jest szukanie Jezusa. Nic o fochowaniu nie ma, ani w dziejach apostolskich, ani w Ewangeliach. I się sfochowali na siebie, tylko razem budowali, trwali na modlitwie. Trwali na modlitwie, a Pan Bóg przymnażał. Im więcej będzie miłości między nami, tym więcej ludzi będzie tutaj na spotkaniu i będziemy mieli problem wtedy z miejscem i to jest ten problem, z, którymi, z którym sobie na pewno poradzimy. I słuchajcie, jesteśmy w takiej rzeczywistości, żebyście wiedzieli, że jesteśmy jako wspólnota, tak razem jako Haleluja mamy filię, jakby ktoś nie wiedział, wspólnoty w stronie śląskim, wiwicznej, czyli pod Warszawą, w tej chwili już w Warszawie, na Puławskiej i na Złotnikach tutaj we Wrocławiu. I mówimy jednym głosem. Jesteśmy wspólnotą, która ma jedno serce, ileś oddziałów i, i, i jesteśmy razem jako haleluja, jako wspólnota haleluja. I teraz jest taki kolejny krok, kiedy chcemy wejść szerzej jeszcze, chcemy być w sieci wspólnot, czyli takich zaprzyjaźnionych wspólnot, bo tutaj przychodzą ci liderzy tych wspólnot do nas na nauczania z Polski i z zagranicy. To jest tak, że żeby nie być takim zaściankowym w tym przeżywaniu chrześcijaństwa, my potrzebujemy szerszego kontekstu. Potrzebujemy kontaktu i wiedzieć, co się dzieje w Europie. Europejska sieć wspólnot walczy o Europę, która się laicyzuje i modli się o to i szuka sposobu, jak dotrzeć do ludzi na świecie, konkretnie w Europie, bo w Azji czy w Afryce jest lepiej w tej chwili niż w Europie. I dlatego przystępując do, do tej sieci, mamy wsparcie zarówno międzywspólnotowe. Młodzież ma świetne spotkania międzynarodowe, na których właśnie wymieniają się różnymi doświadczeniami, pomysłami, są różnego rodzaju warsztaty. Wszyscy chcą wiecie, to jest pewne bogactwo tych kilkudziesięciu, bo w tej chwili to jest około 80 wspólnot w Europie. Chcemy się po prostu tym razem ubogacać. Wspomagać w tej chwili wspólnoty, które są na Ukrainie i z tego też tutaj w Haleluja mamy rodziny, które są właśnie po linii INC, Europejskiej Sieci Wspólnot. I w listopadzie będziemy chcieli wejść do tej sieci, też za radą biskupa Andrzeja, który nas do tego też zachęcał, żeby być, żeby zawsze być z innymi. Tak samo jak tutaj na terenie naszej diecezji nie jesteśmy... Sami nie jesteśmy najmądrzejsi, tylko szukamy kontaktu z różnymi innymi wspólnotami i razem tworzymy różnego rodzaju spotkania. To jest mega ważne w życiu chrześcijańskim, żeby być razem z braćmi, i nie tylko z braćmi katolikami tutaj w diecezji, ale też z braćmi z kościołów protestanckich, z którymi budujemy też relacje, z którymi spotykamy się na modlitwie. Więc jesteśmy do tego wezwani. Jak dzisiaj mówię o ENC, dlatego że ten krok będzie taki bardzo ważny. Kiedyś byliśmy we fraterni, w wspólnocie wspólnot tak naprawdę, która się nazywała fraternią i tam należały wspólnoty z całego świata. I jeździliśmy na jakieś spotkania w Rzymie i się tam inspirowaliśmy. Były ciekawe konferencje, spotkania z papieżem itd., tak i tutaj sieć JNC jest czymś podobnym, tylko ma wymiar europejski. I kochani, jeżeli będziemy razem trwać, jeżeli będziemy budować, to wejdziemy, uwaga, w ten rok nazwy to jubileuszowy, czyli 40 lat wspólnoty, które będziemy obchodzili na górze Świętej Anny 28 lipca jako taka wspólnota, która ma Aspiracje do tego, żeby być dojrzałą wspólnotą. Katolicką, dojrzałą wspólnotą, która się opiera na czterech filarach. Eucharystia, ewangelizacja, ekumenizm i uwielbienie. Są te cztery nasze filary, które są bardzo ważne i wokół których gdzieś tam budujemy tą rzeczywistość, która się nazywa Halleluja i które mają właśnie różne odsłony w tych diakoniach i służbach, które są. I wierzę, słuchajcie, że jeżeli teraz wejdziemy w to uczniostwo, w czynienie uczniów, jeżeli ten rok będzie takim rokiem właśnie dawania świadectwa, zachęcania innych do tego, żeby stali się też uczniami, żeby za nami podążali, tylko my musimy sami być tymi uczniami. Bo nie da rady, słuchajcie, nie da rady, żebyśmy my... Nie byli uczniami, a chcieli uczynić innych uczniami. Więc warto wrócić do nauczeń, które były na naszych rekolekcjach. One są na YouTube. Można sobie odsłuchać tych nauczeń, co znaczy być uczniem Jezusa i dobrze zacząć. I pilnować się, bracia i siostry, pilnować się, żeby... Diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć, żebyśmy nie odpadli, od wiary można odpaść. Można wrócić, wpaść do Morza Martwego. Kiedy się poddasz, wpadniesz do Morza Martwego. A jeżeli jako ta ryba odwrócisz się i płyniesz pod prąd, no to będziesz w wodach zdrowych, słodkich i to będzie konkretny owoc w życiu. Będziesz jeziorem Genezaret, można powiedzieć inaczej. Do tego was bardzo serdecznie zachęcam, żebyśmy się nie poddawali, bo czasy są trudne, nie wiemy, co się w tym roku wydarzy. Każdy rok to była jakaś taka nieprawdopodobna, w cudzysłowie niespodzianka, pewnych wydarzeń geopolitycznych, które się dzieją. Ale wierzę, że to, że możemy dalej trwać, że jesteśmy tutaj, to jest pewna łaska. I wykorzystujmy tą łaskę. Pamiętacie, naprawdę był już czas, kiedy bardzo się chciało przyjść na spotkanie i spotkać z braćmi, a nie można było. I może przyjść kolejny taki czas, może nawet dłuższy: że być może nie będziemy mogli się spotykać. Może będzie takie zdarzenie. Czasy są niespokojne. Dlatego trwajmy, bo. To jest wolą Bożą, żebyśmy się razem spotykali na modlitwie, żebyśmy się zatrzymywali w obecności Bożej. Tutaj to jest naprawdę czas łaski, każdy czwartek. Zdługo gadam, nie? Ujacie. Dobra. Kochani, to tyle. <laughs> Życzę wam przeżywania tutaj tych spraw wszystkich, wiary naszej, przeżywania wspólnoty jak najowocniej. Będzie Dzień Wspólnoty to będziemy jeszcze o tym mówić, będą tu różni goście, idziemy w rytmie takim, że jedno spotkanie będzie spotkaniem z takim nauczaniem, a co drugie spotkanie będzie spotkaniem, które będzie uwielbienie tylko i wstawiennictwo. Czyli następne spotkanie to będzie uwielbienie i wstawiennictwo i tak oddychamy, ale chodzi o to, żeby się zaangażować do grup. Czas do zaangażowania się dajemy sobie do 10 października. 10 października już nie robimy migracji między grupami. To jest takie. Czekaliśmy na studentów, żeby wszyscy przyjechali, już są wszyscy studenci, żeby powiedzieć: Tak, chcę się zaangażować i, e, i słuchajcie, idziemy przynosić owoc obfity.